Dziś w odcinku same gwiazdy. 10 gorących nazwisk, 10 wzruszających historii i 10 różnych sukienek. Czyli najlepsze momenty z 10 odcinków Ślubów Gwiazd. Moim pierwszym gościem była Doda. I bardzo się cieszę, że przyjęła moje zaproszenie, bo tak naprawdę o jej ślubie nie było wiadomo wiele. Zupełnie tak jak o jej zaręczynach, pierścionku zaręczynowym, czy nawet mężu. Nikt nie wiedział, że my jesteśmy razem. No nie wiedzieli moi przyjaciele, nie wiedzieli moi znajomi, wiedzieli tylko i wyłącznie moi rodzice, no bo wiadomo, poprosił mnie o rękę. I też zaręczyny utrzymywane były w tajemnicy. Gdzieś tam niechcąc miałam ten pierścionek i moja koleżanka mówi: Jezu, co to jest? Ja mówię: nie, tam taka chińska podróbka. Uwierzyła? Tak. To chyba słabo Cię zna. No, może za dobrze, z czasów młodości. I tak naprawdę to było karkołomne, wiesz, zadanie, żeby to wszystko do końca w tajemnicy utrzymać. No właśnie, bo oprócz tego, że tak naprawdę wzięłaś sobie na głowę organizację ślubu za granicą, no, co jest podwójnie trudne, tak, to jeszcze musiałaś to wszystko utrzymać w tajemnicy, tak, więc kontakt z kimkolwiek w branży, kto mógłby Ci pomóc, praktycznie nie wchodził w grę. Nie. W związku z tym, no jak pomyślałam sobie, dobra, to ta Marbella, i sama to zorganizuję, no bo nikt nie może o tym wiedzieć, trudno, znaczy, dam radę. Znaczy bałaś się po prostu, że jak weźmiesz też kogoś do pomocy, to się wyda. Po prostu wyda. Miałaś wizję miejsca. Co się paradoksalnie najgorsze okazało? Zaproszenie gości. Bo jak tu ich ściągnąć na weekend, wiesz, do Hiszpanii, nie mówiąc im dlaczego? Wszyscy mieli swoje plany, no nikomu tak się za bardzo nie chce, wiesz, jechać na 3-4, każdy ma tam swoje dzieci, jak nie powiesz, słuchaj, to jest mój ślub, no to wiadomo, że każdy wtedy przełoży, no i przyjedzie. Ale tak naprawdę to naprawdę musiałam wymyślać takie głupoty, no właśnie, żeby zmusić ich, presję jakąś taką wywierać, a mimo wszystko, żeby oni się nie skapnęli, po co tam że jadą. Że za bardzo Ci zależy. Że za bardzo mi zależy, żeby na pewno tam byli. No i co im, jakie kity im wciskałaś? No głupoty im wymyślałam, każdemu co innego, bo... No ja słyszałam, że mówiłaś, że kupujecie dom i to jest w ogóle taka parapetowa. Tak, niektórym to, innym, że premiera filmu, że muszą zobaczyć, bo to jest taki tajemny film, w którym ja brałam udział i muszą to zobaczyć, bo to będzie wyświetlanie właśnie tam, nigdzie więcej. No każdemu co innego. I nawet swojej najbliższej przyjaciółce nie powiedziałaś, że to jest ślub? Nie, nikt nie wiedział, to sobie wyobrażasz, jak wyglądał mój... Nie kurciło Cię? Nie. Wiedzieli tylko Twoi rodzice oraz ksiądz. Tak, no ksiądz wiedział, bo musiał przyjść, w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale jest tylko jedno państwo w Europie, które nie da Ci ślubu gdzieś w plenerze. Jak? Hiszpania. Świetnie sobie wybrałam. Musiałam przywieźć własnego księdza z własnym ekwipunkiem. Oczywiście nie musiało być po cywilu, że tak powiem, żeby nikt się nie skapnął w samolocie tych moich gości, żeby mi dał ten ślub, ale wcześniej nie mogłam wziąć o tak sobie, musiałam wcześniej wziąć cywilny. W Ciechanowie. Więc wcześniej, miesiąc wcześniej, po zamknięciu urzędu cywilnego, po kryjomu w kapturze, braliśmy ten ślub cywilny. No, czeka, chciałam się zapytać. Pozdrawiam właśnie panią urzędniczkę, która się nie wydała przez miesiąc. Jak byłaś ubrana, a ty mówisz o jakichś kapturach? Nie, no przebrałam się w kiblu, biały garnitur. Nieco mniej skomplikowany wydawał się być góralski ślub Pauliny Krupińskiej, ale tutaj zszokował mnie ekspresowy czas jego organizacji. W ogóle my się bardzo szybko zdecydowaliśmy na organizację tego wesela. To była bardzo taka spontaniczna decyzja, bo ciągle przekładaliśmy, różne rzeczy się w naszym życiu, różne historie się pojawiały i ni w pięć, ni w dziesięć żadna data nam nie pasowała. I w końcu tak usiedliśmy z naszymi przyjaciółmi i mówimy, dobra, za 2 tygodnie. Ten termin, ale wychodziło jakoś tam Boże Ciało, więc z organizacją zajęliśmy się po Bożym Ciele koniec czerwca i w lipcu już się wszystko odbyło. Ale moment, chcesz mi powiedzieć, że swój ślub zorganizowałaś w 2 tygodnie? No tak jakby cała organizacja, tak, trwało to 2 tygodnie, ale ja byłam nie, zielona w nie, tym temacie. Nie, nie. I za ile przygotowywałaś ty swój ślub? O Jezu, prawie rok! No, to ja jestem... Speedy Gonzales. Speedy Gonzales. Ale czekaj, ale jak to się udało? No bo jednak mieliście wielu gości i z tego, co ja wiem, było naprawdę przepięknie. Jak to wszystko udało Ci się zorganizować w 2 tygodnie? To Ty robiłaś, czy komuś to zleciłaś? To tak naprawdę mieliśmy wielkie szczęście, bo nasi przyjaciele, którzy są właścicielami w hotelu Zakopanem, nam bardzo pomogli. Oni mieli tak zwane know-how. Organizowali wiele wesel, tak? Mieli wiele wesel w swoim hotelu, więc dokładnie wiedzieli. Czyli miałaś profesjonalną pomoc. Miałam profesjonalną pomoc mojej świadkowej. Gosiu, pozdrawiam Cię serdecznie. Gosia dałaś radę. Gosia wszystko pomogła, zorganizowała. Paulina zdementowała też kilka krążących na temat jej ślubu plotek.
No i jak było naprawdę? No jak było naprawdę? Moja teściowa przyjechała do Polski, bo mieszkała w Chicago, gdzie mieszkała połowa Podhala, przed porodem moim, przed pierwszym moim porodem. Więc czyli rozmawiała z tobą? Rozmawiała. Ona mi poleciła chawciarkę, ona mi pomagała, wiesz. Od niej dostałam w ogóle góralskie korale. Niby dostaje się od pana młodego, albo, znaczy od męża swojego przyszłego, każda kobieta powinna dostać, albo od teściowej, więc ja dostałam od teściowej korale. Więc lubimy się. Nie ma żadnego konfliktu, obalamy pierwszą plotkę. Druga plotka to było, że nigdy nie wezmę ślubu z miesiącem bez literki R. I co, lipiec ma R? Też nie tak, ma. Że jestem przesądna, że miał być maj, a jednak nie maj, wiesz, tyle się naczytałam, że... Czwartek ma R. Czwartek... Widzisz? Jednak jakieś jest R przesądna. Nie udawaj. Sobota ani niedziela nie ma. Dokładnie. Nie jestem przesądna, nie jestem. Nie jesteś? A nie. Czy żadne takie rzeczy związane właśnie z tymi ślubnymi przesądami nie miały miejsca u ciebie na ślubie? Nic? No dobra, wiem, że czwartek. Podwiązka? No na przykład coś starego, coś nowego, coś pożyczonego. Jezus, nie wiem, za dużo tego, coś poczekaj. Coś błękitnego. Coś starego. Na podwiązce było coś błękitnego. No to jest błękitna, no to jest. Coś starego, no to dostałam, załóżmy, pożyczyłam od babci, pożyczone, no to pożyczone. Od babci Bułeckuli pożyczyłam kolczyki. I coś nowego. Stary mąż. No to ja miałam. Nie będziemy się kłócić, okej, dobra, nie kłócę się z tobą. Kiedy ten ślub? Za 2 miesiące. Damy radę. Chciałabym do ślubu założyć pantofelki. Albo nie. Sandałki. Chociaż jednak może pantofelki. To pantofelki czy sandałki? Pantofelki. Oh, jakie śliczne! Jakie wygodne! Gwarantuję, że przetańczysz w nich całą noc. I welon bym chciała. A oh, jaki piękny! A co z suknią? No, jeszcze nie wybrałam. Ale to ma być księżniczka, rybka, moralowa czy śmietankowa? Nie wiem. To może taka. Zawsze o takiej marzyłam. No to jeszcze pan młody. Panów młodych? Nie mamy. Ale ubrać możemy. Na szczęście nie trzeba ci czarów, żeby mieć ślub jak ze snu. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz i kupisz na www.weddingdream.shop. Tu zrealizujesz każde ślubne marzenie. Nie możemy zagwarantować ci szczęścia w małżeństwie, ale gwarantujemy, że na Wedding Dream Shop znajdziesz wszystko, żeby stylowo wkroczyć w nowy etap życia. Najwięcej śmiechu wzbudziła we mnie rozmowa z Mają Bohosiewicz, choć tak naprawdę chyba powinnam jej współczuć. 2 godziny przed weselem wpadam do fryzjera, zostałam umalowana na szybko, tak po prostu, ja mówię, wiesz co, mam to w nosie w ogóle, co, nawet nie patrzyłam do lustra. Control freak, wiesz, poczekaj to troszeczkę, po prostu maluj cokolwiek, dziewczyny mnie zapiły w tą sukienkę. I do samego końca, przed wejściem do miejsca, gdzie mieliśmy wesele, siedziałam w samochodzie i tylko mąż mi szło zrobić, pojedzie po nią co najwyżej i szłam naprawdę ze złotą torebeczką. Taką prezentową, żebym mogła ewentualnie zamiotować. Ale fajnie, że znalazłaś złotą. Tak, znaleźli, żeby pasowała, bo miałam super wedding planerkę. Jak tylko się dowiedziała, jakie mamy problemy, to znalazłam od razu złotą torebkę, więc... No i całe swojego wesela, powiem szczerze, że spędziłam na takiej małej, obskurnej kanapie i spałam pod kocusiem. Nie byłam w stanie się nawet bawić. Zresztą byłam na początku, poszłam na górę się tam zdrzemnąć na 2 godziny, przyjechała znowu do mnie kroplówka. Zeszłam na chwilę, potem zeszłam po godzinie w kocu, takim wiesz, z Ikei czerwony. A potem zeszłam może na koniec imprezy, więc powiem szczerze, że za dużo... Nie wybawiłaś się. Nie, ja nie, ale mój mąż się świetnie bawił. Naprawdę wybitnie się bawił, przecież naprawdę była dobra impreza. Sporo zabawnych historii opowiedziała mi również Ula Hincz, począwszy od tego, jak się poznała ze swoim mężem. A jak ty się poznałaś ze Sławkiem? Jezu, Iza, nie, po prostu ten wywiad nie może się odbyć, nie może być wyemitowany w tej formie. Musi! W klubie gejowskim, no. Jezu, dzisiaj oddałaś kilka odpowiedzi, których się nie spodziewałam, ale teraz to już dobrze, że siedzę. Ale co ty tam robiłaś? Dobrze się bawiłam, ja się tam zawsze dobrze bawiłam. No tak, no.
rozumiem, że to był ten najsłynniejszy klub gejowski w Warszawie. Na Jasnej, tak. Dokładnie to był ten klub, w którym się kończyły wszystkie noce. Tam były najlepsze balety. Tam były najlepsze balety, absolutnie. I najlepsi faceci. Ewidentnie. No tak było, no tak było. Myśmy się zesławili, żadne z nas nie pamięta, gdzie myśmy się spotkali po raz pierwszy, tak? Gdzie się poznaliśmy, tak w sensie, żeby sobie podać dłoń. Natomiast no tam zaiskrzyło. Jakoś musiałam dobrze wypaść na tle chłopaków i tak było rzeczywiście, to znaczy gdzieś tam zaczęliśmy dłużej rozmawiać przy barze i pamiętam, że ja tej nocy, tego ranka, też się nie oszukujmy, że to się wracało w nocy, bo wracało się raczej rano, wróciłam do domu i już czekał na mnie SMS, no to kiedy ta kolacja. Ja rozumiem, że nikt z was nie szukał miłości w tym klubie. Wiesz co? Czyli to było takie, wiesz, zaskoczenie jednak. Ja wiem, no, czy coś nas ku sobie ewidentnie ciągnęło, tak? Myślę, że tak, że klub mógłby być dumny, że jest autorem niejednego małżeństwa, również heteroseksualnego. Ale podczas rozmowy z Ulą płakałam nie tylko ze śmiechu. Z perspektywy bycia żoną od 14 lat, jak postrzegasz ten swój związek i ten swój wybór, tego rebela? Ja nie mogłam, nie byłam niczego w życiu bardziej pewna w dniu swojego ślubu, niż tego, że dobrze robię. I te 14 lat mnie w tym tylko utwierdziło. Dlatego, że człowiek rebel jest, wiesz, pełen pomysłów i energii, ale okazał się też skałą na życie. I to jest fantastyczne, wiesz, że jakby to ładnie ująć, obdarował mnie los kimś, kto mnie bardzo wspiera, wiesz? I ostatnio mieliśmy z Rysiem taką rozmowę z moim 12-letnim synem i on mówi, pisał o zawodach swoich rodziców i mówi, mamo, jak ująć to, co robi tata? I ja mówię, no możesz napisać, że tata pracuje w branży informatycznej, no bo to takie najogólniejsze. No on mówi, a wiesz, o tobie napisałam, że napisałaś 3 książki, że masz kanał na YouTubie i 250 tysięcy subskrybentów, że pracowałaś w telewizji, że to, że tamto. I mówi, tak zawahał się przez chwilę, tak jakby dysproporcją między jednym a drugim i tak powiedział, mamo, ty tak dużo osiągnęłaś. Ja mówię, synku, ja tylko dlatego to osiągnęłam, że przez cały czas wspierał mnie twój tata, który się tobą zajął, który zapewniłby naszej rodzinie, żebym ja mogła pójść na swoje i inwestować zarabiane przez siebie pieniądze w swoje pomysły i w swoje biznesy. I wiedz, że bez twojego taty by nic nie było, tego by nie było po prostu. I on, wiesz, tak spojrzałam na niego i pomyślałam, on, wiesz, jakby zrozumiał, czym jest wspieranie się, tak? Czym jest to, że jedno ciągnie drugie do góry. I po 14 latach mogę to z dumą powiedzieć. I bardzo bym chciała, żeby mój mąż mógł to samo powiedzieć o mnie, bo jest moją opoką, po prostu. Wykończyłaś mnie teraz. Wzruszających momentów, w sumie jak przystało na śluby, nie brakowało. To jest dość szczególny temat, bo ja wchodząc do kościoła usłyszałam śpiew chóru, młode anielskie dźwięczne głosy, które totalnie mnie rozwaliły. Nie wiem, cóż to był za chór. Braliśmy ślub w kościele ojców dominikanów. Przepiękny kościół, przepiękne mury i też taki klimat bardzo minimal, tylko to jasne białe kwiaty i ten chór anielski. I ja na wejściu, Iza, powyłam się tak, ale tak się popłakałam, że jak już podeszłam do tego ołtarza, jeszcze się uroczystość nie zaczęła, to już robiłam tak... Wiesz, tutaj tak, 3 kreski rozmytego makijażu, ja tak wyglądałam przez cały swój Nasza ślub. Nasza silna Ewa totalnie się rozjechała. Dopiero wtedy dotarło do mnie, że to jest naprawdę mocny dzień, że tutaj naprawdę towarzyszą temu prawdziwe emocje i ja już tutaj nie będę, nie jestem w stanie, wiesz, zdystansować się do tego, więc moment, kiedy wchodzę do kościoła, otrzymuję informację, że nie mam bukietu i mówię, wiesz, na to takie okej, nie ma bukietu, whatever. Będę mogła operować dłońmi, ale moment, kiedy przekraczam tylko próg kościoła i słyszę, wiesz, te anielskie głosy, totalnie się rozsypałam. Mój mąż wzruszony, łzy w oczach, to było bardzo nasze. Ja miałam wrażenie, że nikogo poza nami w kościele nie było. Byliśmy tylko my, osoba, która udziela nam ślubu i Bóg. I to wszystko. I dla mnie to był tak magiczny czas. Nie brakowało też zaskakujących, a czasem nawet bardzo intymnych zwierzeń. Bardzo długo, przez wiele randek się tylko całowaliśmy. Jezu, jakie to romantyczne. Opór! W sensie naprawdę bardzo do tego podeszliśmy tak
Nie wiem, no, nawet chyba przed dziewictwem tyle nie czekałam. Serio. Ale, poczekaj, to jest... ale kto tak, wiesz, kto wprowadzał ten element ja niepewności? Ja i on, wiesz, bo ja, on bardzo chciał mi udowodnić, że nie jestem jego kolejną jakąś tam... Przygodą. Przygodą, a ja bardzo chciałam mu też udowodnić, że nie będę jego kolejną przygodą i to było takie w pewnym momencie takie prześcigiwanie się. Ale wiesz co, tak z perspektywy czasu myślę, jeżeli oglądają mnie to jakieś młode dziewczyny, naprawdę, dziewczyny, nie śpieszcie się z tym. Zbudowanie relacji z facetem przed pójściem do łóżka jest czymś tak ważnym i czymś tak pięknym, że potem jak faktycznie dochodzi do tego, że trafiamy do tego łóżka i coś się dzieje, to jest to po prostu, jest to coś przepięknego i naprawdę bardzo żałuję, że moje poprzednie, może nie, no nie żałuję, ale no jakby porównując... Zaczynało się od seksu. Nie, ale wiesz, jakby, no... tak. Jestem po ślubie, mogę to powiedzieć. Ale tam to było niewypałem, a teraz jest wypał, no, więc dokładnie. Teraz jest dobra rada. Dokładnie, ciocia dobra dokładnie, rada. Dokładnie. Wy... Jak ja byłam w waszym wieku, to dopiero na 16 randce poszłam do łóżka. Z Wiesią. Z Wiesią też. Muszę przyznać, że każda gwiazda podczas naszej rozmowy czymś mnie zaskoczyła. Zosia Zborowska 16 randką, a Natasza Urbańska muzyką, która była na jej weselu. No ale chyba Janusz, ani ty to nie jesteście osobami, które pozwoliłyby sobie na disco polo na weselu. Żono moja, serce moje. Pozwoliły sobie, tak? Oczywiście. Trochę mnie teraz zaskoczyłaś. Czemu? No wiesz, to jest... Jednak goście się z tym dobrze bawią. To jest święto dla nas wszystkich. My też chcieliśmy, żeby wszyscy się świetnie bawili i my też się bawiliśmy przy... No, z każdym z gości musiałam zatańczyć, wiesz, tej wielkiej sukni z tym trenem, wiesz. Z tym brzuszkiem kochanym. Tam Kalineczka z nami była. Ale ten brzuszek był jeszcze malutki. On był, wiesz, dobrze ukryty, bo sukienkę miałam dobrze zrobioną. O suknię ślubną zapytałam praktycznie każdą gwiazdę, bo to jest temat, który jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. No ale o za małej sukni i pożyczonej jednocześnie usłyszałam do tej pory tylko raz. Na naszym ślubie miałam stylizację. Nie miałam wyboru. Wiesz, tak jak bardzo, z obrączkami. Po prostu poprosiłam moją przyjaciółkę, żeby mi dała jak najbardziej pasującą, najbardziej sukienkę, która najbardziej będzie sukienką najbardziej pasującą na ślub. Była trochę przymała w biuście, ale to nie przeszkadzało. Czyli po prostu ze swojej szafy miała tak, widać. Wyciągnęła ze swojej szafy. Białą sukienkę. Ona była biała? Nie była biała nawet. Była w takim brudny, bardzo jasny brudny róż. Coś takiego albo taki... No coś takiego. Taki... Nie mówisz o niej z zachwytem. Nie, nie była zła, nie była zła, no tylko biust bardzo tak jakby powiększała i był trochę taki wyeksponowany. Nie, tam ale bardzo... Vegas to nie był problem. Nie, Vegas to nie był absolutnie problem. Mariusz był normalnie w garniturze. Mhm. Nie, pasowało. No tamten czas to było naprawdę udane stylizacje, że tak powiem. Nie mogę przestać się uśmiechać, gdy widzę ten filmik, a pomyśleć, że do części tych ślubów może by nawet nie doszło, gdybyśmy my, kobiety, nie wzięły spraw w swoje ręce. Zaczął się wasz związek, ale od tego momentu, kiedy zaczęliście być razem, do momentu zaręczyn, znowu minęło sporo czasu. Czy to było tak, że Krzysiek po prostu któregoś dnia padł na kolana i ci się oświadczył? Czy ty wzięłaś sprawy w swoje ręce i powiedziałaś, no dobra, stary, jesteśmy razem już ze sobą kilka lat, albo w prawo, albo w lewo? No rzeczywiście trochę tak było. To tak jest, że ja myślę, że mężczyźni chyba w dzisiejszych czasach trochę się boją takich deklaracji. I coś jest takiego, że ta kobieta w pewnym sensie musi tak mężczyznę popchnąć, w jedynie dobrym i słusznym kierunku. I ty popchnęłaś. Jak popchnęłam, chodziłam, krążyłam wokół sklepów z biżuterią i pokazywałam, który pierścionek mi się podoba i o jakim bym marzyła, gdyby ewentualnie zaświtałoby mu w głowie, że gdyby chciał się czyli oświadczyć. Czyli tak delikatnie dawałaś sygnały. Tak. Czyli to nie było takie ultimatum, dobra stary, albo się oświadczasz, albo odchodzę. To było potem. Okej, dobra, czyli zaczęłaś delikatnie. Więc on to wszystko absolutnie przyjmował I nic z tym nie robił. Nie, jakby słuchał i na tyle rzeczywiście dobrze, jak się okazało, wysłuchał, bo kiedy przyszedł ten dzień, kiedy mi się oświadczyła, to było w święta Bożego Narodzenia, w Wigilię i mieliśmy jechać do jego rodziców właśnie na Wigilię.
To zanim pojechaliśmy, Krzysztof przyjechał do moich rodziców z kwiatami dla mnie, dla mojej mamy i oświadczył mi się w moim domu rodzinnym, co było bardzo przyjemne. I jakby było dla mnie jednocześnie zaskoczeniem, no z drugiej strony bardzo na to czekałam, ale byłam oszołomiona tą sytuacją, na tyle oszołomiona, że obydwoje, ja coś takiego mam, że w sytuacjach takich stresowych czasami reaguję takim śmiechem, więc zaczęłam się po prostu jakoś bardzo tak histerycznie śmiać. Więc moja mama wzięła sprawę w swoje ręce, po prostu wzięła ten pierścionek, założyła mi na palec, powiedziała, no dobrze, dobrze, ładnie wygląda. Małgosia się zgadza. Pasuje. Tak, Małgosia się zgadza, a my tak staliśmy i trochę się histerycznie śmialiśmy. To ciekawa historia zaręczy. Marysia Sadowska opowiedziała nie tylko o swojej miłości, ale również dała wzruszający koncert. Kocham Cię bardziej niż wczoraj. Kocham Cię niż jutro. W ciemnej dolinie zawsze mnie wołaj. Ty jesteś moja prawda. Ty jesteś moje lustro. W komentarzach napiszcie, na kogo czekacie najbardziej, a ja już zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu Śluby Gwiazd. Buduj swój biznes razem z nami. Od teraz możesz przystąpić zupełnie bezpłatnie do naszej bazy ślubnych specjalistów. Jeśli prowadzisz salę weselną, zespół muzyczny, cukiernię, kwiaciarnię, wypożyczalnię aut czy jakikolwiek inny biznes z branży ślubnej, dołącz do nas. W ramach bezpłatnego pakietu otrzymasz opis działalności, możliwość stworzenia galerii zdjęć i wideo oraz możliwość załączenia linku do swojej strony internetowej i social mediów. Możliwość zamieszczenia bezpośredniego kontaktu wraz z adresem i mapą dojazdu, przedział cenowy usług oraz możliwość sprawdzenia dostępności wolnych terminów z poziomu profilu. Dołącz do nas już dziś! Już teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą Ci krok po kroku zorganizować Twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.